dobry. Cześć panowie, dzień dobry. Cześć. 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 Dwa parasole mają na wszelki wypadek. Zobaczcie, jak się mi pogodziło. No bo my przesądni jesteśmy. Poproszę cię o pasterz. Właśnie okno pogodowe w historii, którą będziemy teraz poruszać, to jest najważniejsza rzecz. Wiecie co, ostatnio ludzie, którzy Polacy, którzy wchodzili na Denali na Alasce, odwrócili się od szczytu na 15 metrów przed finałem. No bo to jest tak szalone. Zdarzają się takie historie. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. 15 metrów to myśmy pokonali już 3-4 razy. No ale to jest 15 metrów, mówisz o płaskim. No, jest, no. Sobie sprawę. Ale wiesz co, mamy dla ciebie propozycję. Tak. Będziemy teraz twoim takim głosem z Google. Tak, z Google'a. Będę dublerem głosu Google'a. I poprowadzimy cię do domu kukuczki. Dobrze, jedziemy. Tak, tak, bo nasi bohaterowie, szanowni widzowie, popełnili, poza tym, co robią na co dzień... Skręć w prawo. Popełnili, dobrze, nie ma sprawy, popełnili książkę opisującą faceta, który był jest legendą polskiego himalaizmu, faceta, którego wykształcenie kompletnie było nie himalajskie, nie? Tak, to prawda. To był uczeń szkoły zawodowej, pracował potem w firmie, która produkowała urządzenia dla kopalń. Tak naprawdę nigdy nie kończył jakichś specjalistycznych kursów wspinaczkowych, za wyjątkiem kursu wspinaczkowego. Odkrył sobie wielką pasję. Gór, no i góry go wezwały i w górach został. Czy to był, bo myślę sobie cały czas o tych ludziach, którzy wspinają się na... Znaczy, ta wspinaczka to jest pół biedy, bo tak naprawdę to jest jedna wielka walka ze wszystkim. Ze sobą samym, z pogodą, z ego. Dlaczego on był w tym genialny? A, trudne pytanie. Dlaczego był genialny? On po prostu, wiesz... czasy, wyobraź w jakich on czasach tutaj, jakie to były czasy, to były lata 80. Po stanie wojennym, czyli kompletna czarna dziura i oni wyrywają się w świat, jadą w Himalaje, w miejsce, które jest zupełnie inne od tych brudnych, szarych Katowic. Nie mają pieniędzy. No bo takie wyprawy kosztują mnóstwo kasy. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak oni byli wtedy ubrani, bo dzisiaj to możesz kupić sobie wszystko, co chcesz i możesz ograniczyć ból, który ci tam na tych 8000 towarzyszy. I teraz do puenty. Dlaczego ja zmierzam? Słuchaj, jadą, po prostu poświęcają mnóstwo energii, żeby zdobyć pieniądze na wyprawę. Na rondzie prosto. Jadą, no, paszport wtedy też nie było łatwa sprawa, tak? Jadą i mają przed sobą tą górę, no i kurwa, szkoda jej po prostu nie zdobyć, nie? Więc zdobywają. Tylko właśnie, bo hasło szkoda jej nie zdobyć, kiedy tak naprawdę czasem możesz zdobyć i zginąć, nie? To jest ta granica między osiągnąłem sukces, a przegrałem, jest tak cieniutka. Wiesz, ale my nie wiemy, co się dzieje też w głowach tych ludzi, kiedy już są przed szczytem. Jak nam opowiadali przyjaciele Kukuczki, to on po prostu, nie wiem, gdzieś krzesał z siebie te ostatnie siły. To było tak, że on po prostu zmieniał się też w tych górach. On jakbyś go zobaczył na nizinach gdzieś tutaj w Katowicach, to byś w ogóle nie pomyślał, że to jest jakiś znany, słynny himalaista. Bo to był taki pan, który miał około 40, z brzuszkiem lekkim. W ogóle nie pasował do tego wizerunku. Ale jak przyjeżdżał w Himalaje, to on się zmieniał też nie tylko psychicznie, ale też się zmieniał fizycznie. Mówili, że on jest baleriną w tych górach. Ale też uważam, że wtedy poziom determinacji był dużo wyższy niż obecnie. Dzisiaj mamy kult ciała, tak? I wspinacze wszyscy. Tak naprawdę oni cały rok spędzają ćwicząc, spinając się na skałkach, na salach ćwiczebnych, tak? Dopiero potem wchodzą w góry, kiedy mają cel. A Kukuczka i jego koledzy z klubu katowickiego, oni pracowali, przyjeżdżali z gór, szli do pracy, skręć w prawo, szli do pracy, zdobywali pieniądze na kolejną wyprawę, pakowali manele i wyjeżdżali w góry i tam zdobywali, tak? Oni jechali, tak jak Darek mówi, Kukuczka miał lekki brzuszek, dopiero w górach się przemieniał w tą balerinę. No dzisiaj już nie muszą siedzieć, wisieć na kominach, żeby zarobić pieniądze. Kiedyś to było naturalne, że na tych kominach, bo tutaj już jest ich mniej teraz na Śląsku, ale kiedyś ich było bardzo dużo, więc wisieli solidarnie profesorowie wyższych uczelni, lekarze, adwokaci, no i tacy ludzie jak Kukuczka. I oni wszyscy po prostu malowali, te pieniądze zbierali do wspólnej kasy na wyprawę. To wszystko i to było, proszę zobaczyć, to było bardzo fajne, tak? Profesorowie, adwokaci i robotnik, tak? Wszyscy równi,
a potem kukuczka staje się gwiazdą. Mhm. Dzisiaj myślę, że to dysproporcje społeczne no nie byłyby takie możliwe. Nie byłby równy wśród, wśród pozostałych. Chociaż dzisiaj to jest tak, że teoretycznie możesz, jeżeli tylko masz pieniądze, to i możesz śmigłowcem wlecieć prawie na sam szczyt najwyższego świata. Nie? A czy to jest fan? Czy nie, to jest fan? Pewnie nie. Podejrzewam, że nie. Natomiast myślę sobie, czy to jest tak, że słucham od rana różnych moich gości, którzy o Śląsku i o Ślązakach tego opowiadają, że jednak ta siła, ta determinacja wzięła się właśnie z genów śląskich? Znaczy, już że tutaj macie jednak w sobie coś takiego, że po prostu no, za diabła was nie pokonają. Myślę, że plusem Jurka było to, że miał kumulację genów i góralskich, podbeskidzkich i śląskich, bo jego rodzina wywodzi się z Beskidów. Jurek się już urodził w Katowicach. Góral, tak. I taka kumulacja pracowitości właśnie, jak mówisz, determinacji, wytrwałości. Ale też spełniania marzeń. Wiesz, jak mieliśmy takie spotkania różne autorskie, to tam opowiadaliśmy ludziom o kukuczce i byli młodzi ludzie, którzy mówili, oni mieli takie możliwości, my nie mamy teraz takich możliwości. No jakie możliwości? Że spakował plecak i ruszył? Znaczy tak mówi, nie? Że są możliwości, my nie mamy możliwości. Natomiast rzeczywiście jak się pomyśli o tym, co oni osiągnęli, bo oni naprawdę nie mieli nic. I zdobywali wszystko, co chcieli w Himalajach. I rzeczywiście to robili. Siła marzenia to sprawia, prawda? To napędza tą determinację, chęć osiągania. Tylko ludzie, którzy się wspinają, nawet takich profesjonalnych amatorów, jak ich nazywam, czyli ludzie, którzy na co dzień też robią tysiąc różnych rzeczy, ale mają taką pasję, nie są zawodowymi wspinaczami, ale jednocześnie naprawdę potrafią wchodzić na wysokie góry, dzisiaj jest sporo. Dlaczego akurat on się wybił i dlaczego był tak jasną, czy jaskrawą wtedy postacią, że jemu się udawało? On był bardzo silny. On w ogóle zaczynał swoją karierę od podnoszenia ciężarów. No i nawet dobrze mu szło, tylko pojechał w skałki, dotknął skały, no i już przepadł. To też jest tajemnica, bo nie wiadomo, dlaczego jedni dotykają tej skały. Ja też dotknąłem skałki i jakoś nie przepadłem. A on po prostu absolutnie się w tym zatracił. I tak zaczął od skałek, potem były Tatry. Ja przepraszam, Darku, to jest kamienica, w której urodził się i wychował Jurek Kukuczka. A, jeszcze nawet jest. Ona wygląda dużo lepiej niż przed laty. Proszę sobie wyobrazić, że on się urodził w czasach, kiedy toalety były na korytarze wspólne, tak zwany słynny śląski familok. No dzisiaj wygląda ładniej. Ale przy okazji trafiliśmy do fajnej dzielnicy. A tak, urodził się w tym szpitalu właśnie. Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem. Miał blisko w Katowicach. Do domu. Natomiast jak mówimy o domu, i myślę sobie o tych gościach, którzy śmigają po górach, ale też kobietach, które zdobywają najwyższe szczyty, że ten dom, to tak naprawdę nie jestem w stanie wejść w skórę ludzi, żon i mężów, którzy zostają i czekają do końca, nie wiedząc, czy spotkają jeszcze kiedykolwiek swoją drugą połowę. Nie? Bo rozmawialiście z żoną pana Jerzego. Jak ona żyła ze świadomością, że jej mąż być może wyrusza w ostatnią drogę? To są kobiety, które są pogodzone, jak gdyby. One wiedzą, z kim są, bo pytaliśmy Celiny Kukuczki właśnie, jak sobie z tym radziła, że oczywiście wyjeżdża mąż i jest strach, czy on wróci, czy nie. Wiesz, nie ma telefonów satelitarnych. Tak. Nic nie wiadomo, prawda? One, SMS-ów, Twittera i Facebooka. A czasami jak oni wysyłali listy, to te listy przychodziły już po tym, jak oni wrócili do domu. Ale ona nam odpowiadała, że ja po prostu nie mogłam mu zabronić, bo ja wzięłam sobie za męża Jurka Kukuczkę, himalaistę, który te góry po prostu kochał. To dla niego było prawie całe życie. I gdyby ona mu zabroniła jechać, to ona by go zmieniła. To już nie byłby ten sam człowiek. Mówiła, ale śląskie kobiety mają taką siłę? Tak swoją drogą? To ja ostatnio rozmawialiśmy z profesor Ewą Chojecką o podobieństwach między górnikami a himalaistami. No bo tu mamy podobną sytuację. Górnik wychodzi na szychtę, i nie wie, czy wróci. I to jest taki tragizm tego śląskiego losu, że te kobiety muszą być silne, one muszą być silniejsze, bo one po prostu może się tak zdarzyć, że pewnego dnia dojdzie do topnięcia w kopalni, do wybuchu metanu i ci mężowie nie wrócą. I to jest doświadczenie, które jest realne, to nie jest jakaś opowieść, jakaś bajka, tylko to po prostu się zdarza do tej pory na Śląsku. Ale cena, którą płaciła rodzina Kukuczki, była dużo wyższa, Darek, moim zdaniem, niż płaciły rodziny górników. Bo tak naprawdę Jurka Kukuczki nie było w domu. No tak. On potrafił na 2-3 wyprawy w ciągu roku wyjeżdżać.
Więc wracał do domu na 3-4 tygodnie jak święty Mikołaj. A potem jak mógł zdobyć koronę już przed Messnerem, no to rzeczywiście jeździł niemal bez przerwy. No bo to jest pewnie, znaczy co my sobie możemy, no możemy jakoś próbować cofnąć historię, ale i wyobrażać, ale rzeczywiście jakby mówimy o czasach, nie chcę być prehistorycznych, ale to były początki tego wszystkiego, nie? O tak. Legendach tak niesamowitych, że hej. Ale mówię, i wszystko ma swoją cenę i to miało straszną cenę, bo myśmy rozmawiali z Wojtkiem Kukuczką, czyli młodszym synem Jurka, i nas dopiero po tych rozmowach z Darkiem uderzyła jedna rzecz, że on w trakcie wielu godzin rozmów ani razu nie powiedział ojciec. O Jurku per tato, albo ojciec, tak? Mówił Jurek, a to wynikało z tego, że on go po prostu nie znał. Jak Jurek zginął pod lotce, to Wojtek miał 4 lata, natomiast Maciek, starszy syn, miał 10 lat i do dzisiaj ojcu nie mówi, mimo że od śmierci to minęło 30 lat, ta trauma gdzieś tak w nim siedzi, że nie potrafi w ogóle rozmawiać na ten temat. No to są, jak, to są tak niesamowicie ekstremalne rzeczy, bo my sobie dzisiaj siedzimy w ciepłym samochodzie w Katowicach, natomiast to, co się dzieje z ludźmi, to, co się dzieje z organizmem, to, co dzieje się z temperaturą tego organizmu na wysokościach właśnie 7, 6, 8 tysięcy, to są jakieś ponadludzkie rzeczy. A wiesz, wielu himalajstów, to my sobie nie zdajemy z tego sprawy, jakbyś ściągnął ich buty i obejrzał stopy, to połowa z nich nie ma paluchów, nie ma palców, to wszystko jest poodmrażane, amputowane, naprawdę, ale mimo tego, że mają tam te braki, to ciągle idą, ciągle się wspinają. Myśmy pytali, rozmawiając z kolegami Jurka, co ich pchało w te góry? I najśmieszniejsze było to, że żaden z nich nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, co ich pcha w góry? Oczywiście każdy podawał powód, że rywalizacja, zdobywanie, piękno i tak dalej, ale nie są w stanie powiedzieć, co ich pcha, tak? Mimo tego, że koledzy giną, tracą palce. To jest nieprawdopodobne. Niektórzy nawet nie potrafią o tych swoich przeżyciach opowiadać. To jest tak intymne, tak głębokie, tak tajemnicze, że nie są w stanie o tym opowiedzieć. I wiesz, swoim żonom też o tym nie opowiadają. No ja myślę, że to jest bardzo trudne zabrać do takiego swojego świata, bo ludzie, których ja znam i których obserwowałem w Himalajach choćby ostatnio, to są ludzie, którzy wspinają się, ale cały czas wszyscy idą w milczeniu. Tam każdy jest sam ze sobą. Mimo, że jesteś w grupie, to każdy ma swoje tempo, każdy ma siebie do przegadania, każdy się zamyka i po prostu idzie, bo też wiadomo, że rozmowa na 6000 metrów w ogóle nie istnieje, bo tracisz. No, właśnie, to jest niesamowity czas. A jednocześnie to trwa i trwa. Ale teraz jeszcze się to zmieniło, bo jednak kiedyś w tej złotej erze polskiego himalajzmu to ci ludzie między sobą rozmawiali w bazie, czy w obozie, jakimś, gdzie odpoczywali, no to ze sobą rozmawiali naturalnie. A teraz, jak widzimy obrazki z tych współczesnych wypraw, to ci himalaiści, każdy w swoim namiocie, zamknięty, otwiera laptopa. No wiesz, na fejsie trzeba coś napisać. No. Przecież jak ta ostatnia nasza wyprawa na K2, to była chyba najbardziej medialna z polskich wypraw w ogóle kiedykolwiek w wysokie góry, bo nagle się okazuje, że o tym, co tam się dzieje, dowiadujesz się właśnie z oficjalnego komunikatu Polskiego Związku Alpinizmu na Facebooku. Ale uderzyła mnie jedna rzecz po tej wyprawie, że nagle okazało się, że 38 milionów Polaków na tylko na piłce, na medycynie, ale też kurde na wspinaniu. I nieprawdopodobne. I wszyscy oceniali, komentowali. A niesamowite. W życiu nie będąc nawet na rysach. Tak, to prawda. To tak jak my. Albo jak gubałówce, chociażby. Nie no, na gubałówce byliśmy. Tak. Nie? No tak, tak. I to nawet na piechotę. Tak, tak. Ale my to sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to oddziałuje, bo dla nas to jest niezwykle ekscytujące, fantastyczne. No, obserwujemy na przykład Broad Peak, jak Maciej Berbeka schodzi, czy nie schodzi z tej góry, prawda? Bo zdobyli szczyt i nagle się okazuje, że może nie zejść z tej góry, bo za późno weszli. I wtedy ja pamiętam, jak cała Polska rzeczywiście oglądała na żywo te zmagania, a okazało się, że oglądała to też rodzina. I miałem okazję ostatnio rozmawiać z rodziną Maćka Berbeki i opowiadali mi, jak to było z ich perspektywy. Że po prostu powyłączali telewizory, telefony, radia, dlatego że no, to była jednak relacja z umierania. To wszystko jest tak publiczne, jak nigdy w życiu nie było. Nie było jeszcze, czegoś takiego, po prostu nie było. To samo było z Tomkiem Mackiewiczem, tak? No tak? On umierał, nie umierał, żyje, nie żyje. Coś wiesz, strasznego. Uważę dzisiaj wrzucenie informacji, wiesz, udało się, nie? I nagle wszyscy zaczynają to podawać i myślisz sobie, tak wygląda historia, a w tym samym czasie już wiesz, że to jest coś zupełnie innego. Dramat. Mnóstwo niezweryfikowanych historii, które wprowadzają oglądających w taki kocioł dezinformacji właściwie, a nie informacji, że myślę, że właśnie ta publiczność tak ekstremalnych wydarzeń dla rodzin jest czymś nieprawdopodobnym. A takie złote czasy himalajzmu wrócą jeszcze kiedyś do Polski? Jak myślicie? Nie wiemy tego, ale w
W tych górach już tak naprawdę nie ma wiele do zdobycia, bo to wszystko było, jak Polacy się zaczęli wspinać pod koniec lat 70., na początku lat 80., to też już te wszystkie szczyty zostały zdobyte. Tylko one zostały zdobyte latem, w lepszych warunkach. Więc Polacy jak weszli w Himalaje, to sobie pomyśleli, no to teraz dla nas nie ma tutaj roboty, trzeba coś wymyślić. I tak powstał program polskiego himalajzmu zimowego, że będziemy zdobywać te same szczyty, ale zimą. Więc jak teraz to się skończy, no to nie wiem, będą musieli coś wymyślić, żeby była nowa era, to nie wiem, może będą wspinać się, nie wiem, chodzić tyłem do przodu albo na jednej ręce. No, ale coś... jeszcze tak jak wspomniałeś, na dzień dobry, pół żartem, pół serio, załatwiliśmy ci okno pogodowe, przecież tam to z nią właściwie rywalizujesz najczęściej z nią, z pogodą. No, tak. Możesz sobie wymarzyć, Bóg wie co, masz określony czas i jeżeli ci się nie uda, to kolejna szansa za rok. No. No dokładnie. No zobaczymy jak będzie. No jeszcze jest ta góra do zdobycia, K2. Myśmy rozmawiali ostatnio z Januszem Majerem z PZA i on powiedział właśnie po historii z wyprawą polską. Mówi, że nie lubi określeń, że góra zabiła wspinacza. Tak naprawdę góra nie zabija wspinacza. Wspinacz popełnia błędy. I o tym powinniśmy pamiętać, oceniając himalajstów. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę i za wspólną przejażdżkę po Katowicach. Jesteś genialną nawigacją. No, dziękuję. A możemy chwilę takiej prywaty i zaprosić do Katowic do teatru, bo tak. W Teatrze Śląskim w Katowicach odbywa się teraz taka sztuka Himalaje. Właśnie opowiada o Jurku Kukuczce, jego przyjaciołach. Teraz jest przerwa wakacyjna, co prawda, ale od września zapraszamy serdecznie. Bardzo ale to jest sztuka uniwersalna, bo każdy z nas ma swoje góry, które zdobywa, więc... Nie tylko o wspinaniu, ale też o tym, co bardzo Wam dziękuję. Dzięki. Uważajcie na siebie. Dzięki. Dobrego dnia i cieszę się, że parasole się nie przydały. No, wszystkiego dobrego. Dziękuję za to okno pogodowe.